Rosja zaczęła przenosić broń jądrową. Konszachty Rosji z Koreą. Putin ma problemy z prokuraturą. A na koniec niebezpieczny lot balonem. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, ostatnio sporo osób pisało w komentarzach, w sumie nie zwracałem wcześniej na to uwagi za bardzo, ale widzę, że to się nasila, że tutaj są jakieś ukraińskie znaczki rzekomo, więc może wam pokażę to z bliska, żeby rozwiać raz na zawsze wątpliwości. Chociaż ja wiem, że nie wszyscy to obejrzą zapewne, ale może chociaż ci, którzy obejrzą i zobaczą takie komentarze, możecie napisać, że to nie jest żadna ukraińska flaga, tylko to jest taka ozdóbka do tej marynarki, którą w takim stanie kupiłem. Proszę bardzo. To jest, o, piórko. Zielone w dodatku. Widać? Mam nadzieję, że widać. Także tego. Nie dorabiajcie sobie teorii spiskowych na siłę. To nie jest tak, że jak wam pokazuję, będzie spoko, to pokazuję znak 666, bo tak też niektórzy gadali. Za dużo kminicie. Za dużo rozkminiacie, macie chyba za dużo wolnego czasu, tak myślę. Jak chcecie, ja wam znajdę robotę. No. Pierwszy temat. Far seem only to be tactical. That is the short range battlefield nuclear weapons, which does make sense. Władimir Putin ogłosił, że Rosja rozmieści taktyczną broń jądrową na Białorusi. Siły NATO przygotowują jednak odpowiedź na działania rosyjskiego dyktatora. Polska byłaby gotowa rozszerzyć swój udział w strategii odstraszania nuklearnego NATO i przejąć odpowiedzialność. Ale rozmieszczenie broni jądrowej to coś innego, ocenia szef BBN Jacek Siewiera. Podobnie na ten temat patrzą inne państwa wschodniej flanki sojuszu. Jak zaznaczył w rozmowie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, Polska może sobie wyobrazić większy udział w odstraszaniu nuklearnym NATO, nawet bez stacjonowania broni jądrowej na własnym terytorium. Polska byłaby potencjalnie gotowa rozszerzyć swój udział i współpracę w ramach strategii odstraszania nuklearnego NATO i przejąć odpowiedzialność, przekazał. Ale rozmieszczenie broni jądrowej to co innego. Prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział kilka dni temu, że chce umieścić broń jądrową na Białorusi. Kraju, który graniczy z Polską, państwa NATO, jak USA i Niemcy, zareagowały na to spokojnie. USA przez wiele dziesięcioleci dysponowały bronią atomową w kilku krajach europejskich, w tym właśnie w Niemczech. Polska dotychczas brała udział jedynie w konsultacjach na ten temat, na przykład w grupie planowania nuklearnego NATO, która obraduje w ścisłej tajemnicy. Jacek Siewiera nie sprecyzował, jak dokładnie wyobraża sobie zwiększony udział Polski w tym programie, zaznaczył jednak, że koncepcja nuclear sharing obejmuje także samoloty, które mogą przenosić broń specjalną. Nie ma żadnych oficjalnych informacji na temat amerykańskiej broni jądrowej rozmieszczonej w Europie oprócz Niemiec. Mówi się jednak, że jest ona przechowywana także w Holandii, Belgii, Włoszech i Turcji. Eksperci szacują, że w sumie w tych krajach jest jeszcze około 100 amerykańskich bomb atomowych. Potentially confound the West. I hope our military leaders are working through the scenarios right now. Jeszcze podczas kilku ostatnich programów BNB, na których się widzieliśmy, no przynajmniej wy widzieliście mnie, chociaż ja was też widzę, uważajcie, wyjaśniałem problematykę coraz częściej i głośniej poruszaną w mediach mainstreamowych i to w wielu krajach, które to w ten czy inny sposób próbują wpłynąć na Rosję za pomocą lub może kosztem naszego kraju. Zauważyliście, że właściwie gdzie się nie spojrzy, których gazet się nie przeczyta, czy wiadomości nie obejrzy, gdzieś tam pojawia się mniej lub bardziej znana persona, która za pośrednictwem mediów, w których aktualnie występuje, opisuje Polskę jako potęgę. Potęgę militarną, która zaledwie za kilka lat ma się stać głównym mocarstwem Europy, która ma być wyzwaniem dla Rosji. To już przestaje być zabawne. Jak to kiedyś pewien człowiek powiedział, kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą. Nie pamiętam, kto to był. Jacek Kurski? Nieistotne. Bardzo podobna persona. W każdym razie nie wiem, czy ktokolwiek w naszym kraju, jakieś organy rządowe, czy sami politycy ten problem zauważają, bo jak na razie to poza pustymi frazesami o złej Rosji, o bohaterstwie i braterstwie z Ukraińcami,
nie zaobserwowałem, żeby chociaż ktoś delikatnie poruszył ten temat, a wydaje się, że jeżeli ta sytuacja będzie się dalej rozwijać, a w międzyczasie będziemy słyszeć o kolejnym dozbrajaniu Ukrainy, tworzeniu polskich oddziałów wojskowych na terenie Ukrainy, to w końcu doczekamy się niespodziewanego. Przecież opowiadanie wszem i wobec przez wpływowe osoby o tym, że Polska rośnie w siłę i ma być pierwszą siłą w Europie, która niedługo będzie w stanie samodzielnie powstrzymać Rosję, to nie jest czasem takie swoiste kuszenie losu? Czy to nie zostanie odczytane przez Rosjan jako próba dołączenia do konfliktu za wszelką cenę? W każdym razie, jak do tej pory, chociaż mocno się to rzucało w oczy, to jednak były to tylko wypowiedzi jakichś ekspertów z Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii, które aż chciałoby się powiedzieć, że z jakiegoś powodu wspólnie w porozumieniu wystawiają nas na otwarty konflikt z Rosją. Tym razem jednak tu wypowiada się w tej kwestii polski przedstawiciel naszego sojuszu z NATO, ale i nie tylko on, bo jak czytamy dalej w artykule, wygląda to tak. Prezydent Andrzej Duda już w październiku ubiegłego roku sygnalizował, że jest zasadniczo zainteresowany większym udziałem Polski w natowskim odstraszaniu nuklearnym. Rozmawialiśmy z czołowymi politykami amerykańskimi o tym, czy Stany Zjednoczone rozważają taką możliwość. Temat jest otwarty, powiedział wówczas Gazecie Polskiej. No i pamiętajmy, że Jarosław Kaczyński, jak pierwszy raz był w Kijowie po konflikcie, to też nawoływał do tego, żeby NATO otwarcie wstąpiło. Oczywiście NATO go wtedy wyśmiało. Jego wypowiedź została odebrana wtedy jako potwierdzenie, że stacjonowanie broni jądrowej na terytorium Polski jest dla niego opcją. Nie chodzi o uczucia, tylko o kalkulacje, wyjaśnił teraz Jacek Siewiera, zapytany, czy Polska chciałaby mieć broń jądrową na swoim terytorium, by czuć się bezpieczniej. W Europie jest już wiele broni w ramach programu o współdzieleniu taktycznej broni nuklearnej. Byłoby jednak jeszcze łatwiej rozmieścić taktyczną broń jądrową w nowoczesnym sprzętem z nowoczesnymi samolotami, dodał szef Polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. A co wy o tym wszystkim myślicie? Zostawcie koniecznie swoje opinie w komentarzach pod tym filmem i dowiedzmy się w końcu, czy warto nasz kraj narażać na udział w wiadomym konflikcie. Kolejny temat. And that Moscow is offering North Korea food in exchange for munitions. Kirby's comments came after the United States imposed sanctions. Mamy informacje o staraniach ze strony Rosji w sprawie dodatkowych dostaw broni i amunicji z Korei Północnej, między innymi w zamian za żywność, powiedział w czwartek rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Departament Skarbu USA objął sankcjami obywatela Słowacji, który miał pośredniczyć w transakcji. Jak powiedział Kirby podczas wirtualnego briefingu prasowego, administracja USA posiada informacje, że w obliczu wyczerpujących się zasobów amunicji Rosja aktywnie stara się uzyskać od Korei Północnej broń i pociski różnego rodzaju. W ramach tej proponowanej umowy Rosja otrzymałaby ponad 2 tuziny typów broni i amunicji, powiedział rzecznik NSC. Dodał, że Kreml oferuje w zamian m.in. dostawy żywności. W związku z tymi informacjami resort finansów USA nałożył sankcje na obywatela Słowacji, Ashota Maktrychewa, który miał pośredniczyć w rozmowach między reżimami. W zamian za broń, Pjongjang miał otrzymać od Moskwy samoloty komercyjne, surowce i inne towary, w tym także żywność. Rosja straciła ponad 9 tysięcy sztuk ciężkiego sprzętu wojskowego od początku tego konfliktu i po części dzięki wielostronnym sankcjom i kontrolom eksportu Putin jest coraz bardziej zdesperowany, by je zastąpić, stwierdziła w komunikacie szefowa resortu finansów Janet Yellen. New munition to Russia. How do you assess this? No i to są kolejne doniesienia o słabości rosyjskiej armii, problemach w uzupełnianiu zasobów amunicji czy sprzętu wojskowego. Ciekawe, czy patrząc na konflikt przez pryzmat dozbrajania Ukrainy ze wszystkich stron, Rosja nie będzie w stanie, a raczej powstrzyma się pod ciężarem sankcji na załatwianie sobie sprzętu incognito chociażby z Chin. Przecież dostawy mogą się stale odbywać bez podawania szczegółów opinii publicznej. W każdym razie zapewne tak to się właśnie odbywa. Nic dziwnego, że czasem kogoś uda się Amerykanom namierzyć i zaprowadzić nad jego losem sprawiedliwość w swoim stylu. Powinniśmy się zastanowić, czy faktycznie Rosja cierpi na niedobór sprzętu i amunicji, czy to kolejna zachodnia propaganda mająca na celu pokazać wydumane słabości Rosji, jak w przypadku nakazu aresztowania Putina. Następny temat. The International Criminal Court's decision to issue an arrest warrant for Russian President Vladimir Putin today
marks the first time in history that the ICC has... Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, Karim Khan, wezwał Rosję, by ukraińscy małoletni uprowadzeni podczas inwazji rosyjskiej jak najszybciej wrócili do ojczyzny. Ocenił, że Władimir Putin powinien w tej kwestii jednak stanąć przed sądem. Jasno zwracam się do Rosji, by oddała dzieci. Dajcie im możliwość jak najszybszego powrotu do Ukrainy, powiedział Khan, cytowany przez agencję Ukrinform. Jak podaje agencja, prokurator wypowiadał się podczas konferencji United for Justice przeprowadzonej w Buczy pod Kijowem w rocznicę wyzwolenia miasta spod okupacji rosyjskiej. Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego dodał, że wywiezione osoby mogą wrócić do Ukrainy bezpośrednio bądź przez kraje trzecie. Khan podkreślił, że gospodarz Kremla i rosyjska rzeczniczka praw dziecka Maria Lwowa-Białowa powinni jednak stanąć przed sądem i odpowiedzieć na oskarżenia wobec nich. Prokurator przyznał zarazem, że wydanie za obojgiem nakazu aresztowania nie wywołało u niego radosnych uczuć, bowiem chodzi tutaj o właśnie przywódcę kraju, który jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Contact their relatives, throwing them in remote regions. All this is an obvious state policy of Russia. Ciekawe, co? Nagła zmiana retoryki z ambitnych planów aresztowania Putina za wszelką cenę na negocjacje w sprawie zwrócenia ukraińskich małoletnich na terytorium ich macierzystego kraju. Jak widać, nie wyszła próba zastraszenia rosyjskiego przywódcy aresztowaniem, to może chociaż przekonają go do zwrócenia dzieciaków na swoje miejsce. Zawsze to coś, chociaż wydaje się, że raczej od tego powinni zacząć, a nie tak jak w tym przypadku zaczęli się... zaczęli jak zwykle od dupy strony to wszystko załatwiać. Nawet pani ekspert Umazurka w RMF24 mówiła o tym, że jak się zapytał, a czy są w ogóle jakieś dowody, żeby Putin był w to zaangażowany, czy to on to zlecał i tak dalej, no nawet jak się nie znajdą dowody, no to za niedopełnienie obowiązków pójdzie do aresztu. Już samo traktowanie aresztu jako kary jest absurdem totalnym i jak ktoś, kto, jak rozumiem, chyba ma jakieś doświadczenie w prawie, wykształcenie w prawie, może w ogóle się wypowiadać w taki sposób i traktować wprost areszt jako karę. A po drugie, za niedopełnienie obowiązków. Następny temat. Or jumped. A man and a woman both died. Officials say the girl suffered burns and a broken arm. The cause of that fire is unknown. Hello, I'm Mark Brown. Get more great AB. Podczas lotu balonem nad stanowiskiem archeologicznym Teotihuacan w Meksyku doszło do tragedii. W wyniku pożaru bowiem kosza balonowego odeszło z tego świata małżeństwo, a ich córka przebywa w szpitalu. Policja prowadzi śledztwo w sprawie tego wypadku. Niewykluczone, że przyczyną była awaria systemu podgrzewania powietrza. 50-letni Jose Nalasco wraz z żoną, 39-letnią Viridianą Beceri, odeszli z tego świata w płomieniach w czasie lotu balonem. Wspólnie z nimi leciała również 13-letnia córka, ta jednak zdołała wyskoczyć z płonącego kosza balonowego i przeżyła. Doznała jedynie złamania ręki oraz poparzeń drugiego stopnia, podaje dziennik The Sun. Babcia nastolatki w rozmowie z mediami poinformowała, że 13-latka nie wie jeszcze o odejściu z tego świata jej rodziców. Nastolatka jest przytomna. Lot balonem miał być niespodzianką dla 39-letniej matki z okazji jej urodzin. Babcia powiedziała, że 13-latka zdołała przytulić swoich rodziców, zanim wyskoczyła z płonącego kosza. Pilot, który odpowiadał za sterowanie balonem, również zdołał wyskoczyć. Media nie informują o jego stanie zdrowia. W internecie krąży fragment nagrania z wypadku. Officials say the occupants inside the balloon may have fallen or jumped. Okropna tragedia, która wydarzyła się w Meksyku, miał to być przyjemny rodzinny lot balonem, który zakończył się dramatem dla całej rodziny. Z jednej strony dobrze, że tej dziewczynce udało się wyskoczyć z balonu, z drugiej strony, no, sami wiecie. Uważajcie na siebie i heja.